Hej moi drodzy, z tej strony Sira, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Czeka nas ostatnia prosta, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj nasze podróże w głównej fabule. No nie no, skaczemy jak porąbani. Wow. Serio wysoko, serio wysoko. Wow. Zrób to. Śmieszne. Pyk, pyk, nie ma was. Same ubyle są. Z Aidenem jest coraz gorzej. Może jakiś achievement? Żadnego? Nic? 0, 0? Tam się zostało chyba 2. No muszę jeszcze raz zrobić. Ja, puch. Dobra, ostatni. Niestety achievementu nie było. Źle z tobą. Aiden robi się coraz bardziej agresywny. To chyba już poza murami wejścia. Dawno nas tu nie było. Mamy jakieś umiejętności. Parkurskie. Skok po lądowaniu. Wiecie, to było aktywne lądowanie. Bezpieczne lądowanie. Zryw. Bezgłośny ruch. Kurde, wiecie co? Ten rozganiacz też jest fajny. Czekajcie, ciśnij spację. To bez, bez szału, przepraszam. Dobra, kombinacja ścienna. Ej, no jak tą chamsku zamknęli. Lawendy, rumianki i inne baranki. Jakoś ta sceneria mi nie przepada do gustu, powiem wam osobiście. Bo nie lubię takich po prostu otwartych przestrzeni. Lubię takie miejskie, fajne. Aiden, odezwij się! Chyba ich znalazłem. Jestem tak blisko, Lawan. No jesteś blisko, jesteś. Tylko lecimy na Szczecin w tą stronę. Hop. Kulturka. Dotrzyj do X13. Tu się chyba nie dostaniemy, co? Czemu ty się po tej linii nie możesz wspinać? Tego nie rozumiem. Większe rozczarowanie, jeżeli chodzi o tą linkę do spinaczki. Ops. Aiden, ty nie masz klucza. Ty nie masz, chłopie, klucza. A, dobra, klucz jest niepotrzebny, rozumiem. Czego ja tu szukam? Odjebało mi? Powiedz, czego szukasz? Szukasz pewnego przyjaciela. Który na tobie eksperymentował. Więc nie ma, nie ma nic. X13, wreszcie. Widzę, że dalej ładujesz się w kłopoty. Lawan, co ci się stało? A, wpadłam po drodze na parę gryzoni. Nic poważnego. To nie wygląda dobrze. I nie... Nie jesteś ze mną bezpieczna. Wiesz o tym. Ty wciąż nie rozumiesz. Te bydlaki zabrały wszystko i wszystkich w moim życiu. Wszystkich zabitych w ataku. Frank nie żyje. Nie chcę stracić ciebie. Dam sobie radę. Każdy tak mówi. Spójrz na mnie, Lawan. Spójrz mi w oczy. Spójrz na mnie, Lawan. Na pewno wrócę. Zgadza się, bo idę z tobą. Lawan! Frank pieprzył, że będę dobrą nocną biegaczką.
Zobaczmy, czy miał rację. Panie przodem. Pogarsza się, co nie? Jesteś blady. Będzie dobrze. Znajdziemy go, zanim to się posunie dalej. Poradzimy sobie. Rozumiesz? Tak. Znajdziemy go, lecimy. No i mamy problem. Lawan, jesteś? Lawan! No i jak ja mam się stąd wydostać? Aiden, załatwiłam strażników, ale nie wiem, jak otworzyć drzwi. O, any help? Tak myślałem. Naprawdę nie wiem, jak je otworzyć. Dobra, tu mam granat, minę i wszystko pięknie, ładnie idzie. Otwieraj dalej. Czemu moja odporność tak dziwnie pulsuje? Znaczy, tak się z niej dymi. Oczywiście wszystko dla tanka. Nie wiem, czy nikt nie gra tankami w tej grze i dlatego tak mi dropi? Kolejna skrzynka. No. Cokolwiek. Pyk, dobra, poszło. Maska polowa, oczywiście dla healera, dla kogo innego. Jak zwykle standardzik. Ale tu się będzie działo, coś mi się wydaje. Ja sobie poczekam. Ale nie, dobra, tam są skrzynie. Ile, panowie? Przerwa. No i po co ci to było? Po szybcu. No, jeszcze we mnie rzucasz? Masz jeszcze raz. Kogo wy mnie macie, gnoje? Pal się. Trochę was tu było, nie powiem, że nie. Nie mogłem sobie darować, oj, nie mogłem sobie darować. Kolejny trofea, to jest coś, na co liczyłem. No, w skrzynce jak zwykle pewnie będzie gówno. Nic nowego. No, trochę wyżej, trochę niżej. Hop. A w niej. Ciepłe buty za kostkę. W końcu. W końcu. No. Teraz jest fajne. Liczny tasak sobie tu weźmiemy. Tylko tu chyba coś jeszcze było. Jednak nie. Przynajmniej nic, co mogłoby być ciekawego. Jesteś cała? Pewnie. Oni? Niekoniecznie. Pokaż. Zostaw. Mamy większe problemy. Spójrz. O Boże. Co to jest? Zbierali tutaj jedzenie.
paliwo, wodę. Hej, patrz na to. Zbierali tu różne zapasy. Wow. O Boże. Gierę zbudowało to miejsce, by część ludzi mogła przetrwać zarazę. To jak Arka. Arka? Arka Noego. No z Biblii. Tylko w niej celem było ocalenie par zwierząt. A tu? Pewnie tylko tych skurwieli z Gierę. To nie wygląda jak coś dla zwykłych ludzi. Nie, samolubne dupki. I chyba nikt się tutaj nie dostał. Czyli wirus był szybszy niż oni. Sprawiedliwość. Walt się tu na pewno kierował. Wiedział, że jest tu wszystko potrzebne do przetrwania. Musimy go znaleźć. Widzisz? Zaczekaj. Pójdę pierwszy. No bez jaj. Naprawdę, Lawan? Jeszcze ja bym sobie to teraz wyleczył. Tyk. Pogadacie z najlepszym łucznikiem. Ja bym sobie poradził, człowieku. Tyk. To był duży? Tak, to był duży. Odblokowałem osiągnięcie do stylowca. O, zabity? Żyjesz! Hop, jest na jeden. Hop. No faktycznie, to był ten duży filar. Widziałam plan, Aiden. Sterownia jest w tamtą stronę. Walt pewnie czegoś z niej potrzebuje. Idź za nim, Aiden. A ja poszukam bandaży. Nie zostawię cię tu. O, przestań mnie wreszcie niańczyć, Aiden, i rusz się do cholery. Lawan! Nie, do cholery! Nie zdążyłem. Zabiję ich. Rozerwę skurwieli na strzępy. Co oni ci zrobili, ptaszyno? Nic mi nie jest. To zupełnie nic w porównaniu z kacem po jarzębinówce Franka. Do dzisiaj wydaje mi się, że nie ukrył butelki, żeby dać mi lekcję. Pamiętam to. Aiden, znajdź Waltza i zabierz mu ten zasrany klucz. Albo wszyscy zginiemy. Pójdę z nim. Nie. Zabierz ją stąd. A potem mnie dogonisz. Dobra, szefie. No nie mówcie, że mam się przekradać, proszę. Dajcie mi tą supermoc. Ale ty, gra, jesteś wredna. Ale to jest kurde wredna gra. No to mam problem. No to pod małych stóp. Dobra, jakaś broń do walki wręcz. Apteczka. Au. Kurwa, jakie one są mocne.
Ale one są mocne. One są kurewsko mocne. Są mega mocne, się tego nie przejdę. Nie przejdę, tego nie ma opcji. Bo się same porozwalają. Chodźcie tu, chodźcie tu. Dobra, i teraz tak. Przygotujmy się na to. To mi będzie potrzebne. Mam jakieś plary upału? Cokolwiek. Anything? Dobra, coś tam mamy. Coś tam mamy. Poplar mi nie zaakceptowało, dobra. Żeby one się tu podeszły, co? Ktoś, cokolwiek? Anything? Dobra. Dopykło. Za mną nie lecą, uff. Ale owaliłem pandolety. Ale owaliłem pandolety. To było naprawdę złe. Strasznie ta nasza moc jest wybiórcza, wiecie? Naprawdę wybiórcza. Raz działa, raz nie działa. Dajcie mi apteczki, bo mogły się przydać. Mam ich tyle, że ja pierdzielę. Tak, grzydziłem tych apteczek, a teraz patrzcie, ile ich mamy. Robiłem to zdjęcie. Kto to napisał? Może teraz się okaże, że to jesteśmy my. Przed zmiany płci. Tak też może być. Gabriel, Wayne. Oj, dużo jeszcze mamy tego do czytania. Ja myślałem, że się nie wyrobię z tym odcinkiem, w sensie, że go wcześniej skończę, ale widzę, że chyba jeszcze sobie jeden. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Musimy pokonać Waltza? To już w ogóle. Dobra, alkohole. Mam nadzieję, że gra nam pozwoli dalej kontynuować potem rozgrywkę. O. Przeszukuj, przeszukuj. Złom czy nie złom, ale zawsze to jest nasze. Coś tu ominąłem? Myślę, że tak. Oczywiście, że ominąłem. No, otwarte. Otwarte. Kolejna notatka. Wendy. Charles. Oscar. Kurde, czytania. Obiecaj, że mnie tu nigdy nie zostawisz. Nigdy.
Nie zostawię cię. Słowo? No jasne. Przecież i tak nic nie może nas rozdzielić. Słowo. Aiden, dalej. Już czas. Nie martw się. Co jest? Szlak. To nie ja kliknąłem. W porządku, to minie. To boli! A, wiem, jeden. Jestem przy tobie. Szybko. Aiden, musisz uciekać. Gdzie jest Mia? Znajdę ją. Obiecuję. Biegnij! Co się ze mną dzieje? Aiden, widziałeś Lawan? Co? Miałeś ją stąd wydostać! Hakon, gdzie ona jest? Zabrała mnie. Pewnie zawróciła, żeby sprawdzić, skąd startują pociski. Hakon! Znajdę ją. Nie martw się. Znajdę ją. Lawan, słyszysz mnie? Kurwa! Czyli standardowo. Możemy wrócić? Możemy. Nie wiem, czy nawet nie musimy. Nie, tam jest przycisk. Pierwszy dziecka, karta pacjenta Petra. Otwórz to jeszcze. Nic nie ma, tu już nic chyba nie będzie, dobra. Żebyśmy kierowali się do bossa. Odpuść! Zabieraj się stąd! Wolf, gdzie jesteś? Tym razem nie uciekniesz, słyszysz? No ewidentnie on nie ma nawet zamiaru uciekać. Dobra, otwarte. Racje, materiały i coś jeszcze. Jezu, ile tu rzeczy. Miny. On po las. Kurde, tu po las, no nie. Nic nie wskurasz, 12346. Już po wszystkim. Żebyś się nie zdziwił jeszcze. No właśnie, skrzynia. Muszę tę skrzynię otworzyć. Raz MRE. Oczywiście dla healera, bo oczywiście dla nikogo innego. W tej grze nie rozdają takich przedmiotów. Kosz na śmieci było warto. Drugi kosz na śmieci było warto jeszcze bardziej. Zamków a zamków. No na sam koniec gram te skrzynek dają. Buraki cukrowe, no. Dobra, tu już więcej nie ma nic, prawda? Prawda. Tam wejścia nie ma. Kurde, jeszcze jedna skrzynia i kosz na śmieci. Jere, ciemno. O, otwarte. Sanitariuszka full.
Przynajmniej jeszcze ostrze wpadły, to tyle dobrze. Dobra, idziemy za tym burakiem. No serio, panowie, jeszcze was tutaj... Weź, udłap się, kurwa, tym płomieniem. Już. Pyk. Udłap się tym ogniem. Gdzie ten chłop? Już jest. Hop. I dałem strzał 82 sztuki, a to jeszcze. Kutki. Sporfinka. Kurwa, serio? Tyle walki, a ty nic nie widzisz? Wiem, że to Waltz psioczy, ale jednak nie. No kurde, chyba będzie jeszcze jeden odcinek, no. Ale nawet jeżeli będzie następny odcinek, moi drodzy, jeszcze z tej naszej konfrontacji epilogowej, to ja się nawet z wami nie pożegnam, tylko po prostu nagram to i podzielę sobie na dwa odcinki. Więc żebyście się nie zdziwili zbytnio. Też nie będziemy ruszarczować tutaj. Jeżeli odcinek wyjdzie tak do 40 minut, to jeszcze przeboleję. Zaplauduję, aczkolwiek jeżeli wyjdzie tak 45 i tak dalej, to go podzielę na dwa ewentualnie. Ewentualnie poczytamy sobie te notatki. No i co, tutaj będą kolejni? Chyba nie. Apteczki pusto. No serio? Noż ty chamie prostacki. Aiden, idź szukaj siostry, nie? Ja lutuję. Co ty sobie myślisz? No, żeś się poczarżował. Wyglądasz jak Mothman. Zaraz będzie za późno. Dawaj, dawaj, Aiden. No serio? Rodzina przecież jest przede wszystkim. Hangar z wyrzutniami pocisków. Na niższym poziomie, pod blokiem G. Jest ich mnóstwo. Miasto nie przetrwa kolejnych ataków. Co? Miałaś się stąd wydostać! Masz stąd uciekać, słyszysz? Lawan? Kurwa! Dobra, moi drodzy, ale wiecie co, zmieniam zdanie. Jednak zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek z tego. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu.
Discorda, jak i harmonogram macie w opisie. No i widzimy się już w ostatnim odcineczku z Dying Light. Trzymajcie się. Hej, hej.